Robienie zdjęć w JPEG-ach jest jak granie w rosyjską ruletkę. Delikatnie rzecz ujmując, niepewne. Zdjęcie może wyjść zbyt żółte, zbyt niebieskie, zbyt zielone, zbyt fioletowe. Odszumianie niczym Claude Monet może zmienić zdjęcie w obraz olejny, ale nie będzie to miało znaczenia, jeśli Twoje zdjęcie będzie po prostu białą lub czarną plamą. Żeby tego wszystkiego uniknąć, korzystam z RAW-ów. Może najpierw wytłumaczymy sobie różnicę między zapisem zdjęć w formacie JPG i RAW. Światło po przejściu optyki obiektywu oraz migawki dociera do matrycy, która przetwarza je w informacje. Komplet informacji wysyła do procesora, który odpowiada za obróbkę informacji i stworzenie zdjęcia. W zależności od wybranego formatu zrealizuje inne procesy. Jeśli korzystasz z plików JPG, to procesor automatycznie tworzy zdjęcie i przekazuje skompresowany i gotowy plik JPG, który wszyscy znamy i wszędzie z niego korzystamy. Jeśli robisz zdjęcia w RAW-ach, to procesor przetwarza informacje, pakuje je w plik i taką paczkę informacji musimy już samodzielnie obrobić i wyeksportować do formatu JPG lub jakiegokolwiek innego formatu, który sobie wymarzysz. No to ja się pytam, po co robić zdjęcia RAW, skoro robiąc zdjęcia RAW i tak musimy je wyeksportować do JPG? No właśnie, po co? Oba procesy różnią się w sumie tym, czy zdjęcie tworzymy samodzielnie, czy robi to za nas komputer. To dość istotna różnica, bo nad drugim procesem nie mamy żadnej kontroli. Zdajemy się tym samym na łaskę procesora w aparacie. Robiąc zdjęcia profesjonalnie, oczekuje się ode mnie, że moje rezultaty są powtarzalne. Oczekuje się pewnej jakości fotografii. Dzięki pełnej kontroli mogę te rezultaty zapewnić. Ja lub aparat możemy pomylić się z oceną balansu bieli, czyli temperaturą barwową. Zdjęcie może nam wyjść zbyt ciepłe lub zimne. JPG nie pozwoli mi na bezkarną korektę, natomiast korzystając z RAW-ów mogę dowolnie ustawić balans bieli po fakcie. Spójrz na to zdjęcie. Pokażę Ci, jak na korektę temperatury barwowej reaguje plik JPG i RAW. Ale najpierw JPG. Ustawiłem niewłaściwy balans bieli. Mam zbyt żółte zdjęcie. Chciałbym je schłodzić. Przesuwam suwakiem temperatury barwowej i zdjęcie staje się niebieskie. Nie staje się chłodniejsze. Staje się tylko niebieskie. A to nie odzwierciedla prawdziwych kolorów. Teraz to samo zdjęcie w formacie RAW. Mogę dowolnie korygować balans bieli i nie wpływa to na degradację kolorów. Drugi element, który można uratować dzięki formatowi RAW, to ekspozycja. Pokażę Ci, co można zrobić. Mamy zdjęcie o wysokim kontraście. JPEG wyglądałby dokładnie tak i nic nie można byłoby już z nim zrobić. Ja spróbuję popracować nad plikiem RAW. Podnoszę jasność cieni, obniżam jasność świateł i odzyskuję informacje z jasnych i ciemnych partii. Pokażę Ci jeszcze efekt przed i po. Przed, po. Jest różnica, co? Poza ekspozycją i kolorami RAW pozwala na korekcję naprawdę wielu elementów. Jednym z nich jest odszumianie. W wypadku JPEG-ów procesor sam decyduje o poziomie odszumiania. Działając na pliku RAW możemy sami zdecydować o poziomie odszumiania. Dzięki temu nie ryzykujemy, że nasze zdjęcie będzie wyglądać jak rozmazany, impresjonistyczny obraz, który przez odszumianie stracił wszelkie szczegóły. Widać, że RAW-y mają sporo zalet, ale gdzie kryje się haczyk? Po pierwsze, czas obróbki jest niewyobrażalnie dłuższy od pracy z JPEG-ami. JPEG-i są gotowe od razu po zrobieniu. RAW-y wymagają obróbki w dedykowanym programie, na komputerze lub smartfonie. Po drugie, trzeba przyzwyczaić się do większej wielkości plików. RAW-y mogą łatwo zapchać miejsce na naszej karcie pamięci lub w pamięci telefonu. Różnica w wielkości jest znaczna. JPEG-i to kilka megabajtów, a RAW-y już kilkadziesiąt. Przy RAW-ach trzeba uzbroić się w dodatkowe, najlepiej szybsze karty pamięci. Po trzecie, RAW-y wymagają do obróbki stosunkowo dużej mocy obliczeniowej. Wywoływanie RAW-ów odbywa się w specjalnym programie, który zazwyczaj zeżre całą pamięć operacyjną urządzenia. Obróbka wielu zdjęć na słabszych urządzeniach lub na telefonach to żmudna praca wymagająca wielkiej cierpliwości. Pogadaliśmy o zaletach i wadach RAW-ów, ale nie wspomniałem, jak je włączyć. Jeśli korzystasz z aparatu, to należy włączyć menu, następnie zakładkę jakość zdjęć i wybrać między formatem RAW a JPEG. Tutaj uwaga, producenci oferują różne wersje RAW i JPG. Różnią się one stopniem skompresowania i warto zapoznać się z instrukcją własnego sprzętu, by korzystać z nich z głową. Zazwyczaj aparat umożliwia robienie zdjęć w formacie RAW i JPG jednocześnie, tylko w formacie RAW i tylko w formacie JPG. Ja korzystałem najpierw z pierwszego rozwiązania, by zobaczyć różnicę między oboma formatami. Od ponad 3 lat nie korzystam już jednak z JPEG-ów, bo przekonałem się do pracy z RAW-ami.
Na telefonie trzeba zagłębić się w menu aplikacji aparatu. Niestety tylko część smartfonów obsługuje RAWy i są to raczej smartfony flagowe. Pokażę Wam, jak to wygląda na przykładzie starego flagowca od LG. Obsługuje on RAWy w przeciwieństwie do mojego obecnego, budżetowego telefonu. Być może zastanawiasz się, czy RAWy są dla Ciebie i czy warto z nich skorzystać. Jeśli fotografujesz aparatem, to moim zdaniem zdecydowanie powinieneś spróbować. I tak zdjęcia z aparatu zgrywasz na komputer, a RAWy zapewnią zdecydowanie wyższą jakość. Uważam nawet, że rozwijają znacznie nasze fotograficzne umiejętności. Jeśli fotografujesz smartfonem, to zastanów się, co jest priorytetem. Jakość czy szybkość udostępnienia zdjęcia? Gdy zależy mi, by szybko wysłać zrobione przed chwilą zdjęcie kumplowi, to nie będę poświęcał kilku lub kilkunastu minut, by obrobić je w telefonie. Zdarzało mi się jednak fotografować smartfonem krajobraz lub architekturę, a nawet portret. W takich sytuacjach chcę wyciągnąć z mojego zdjęcia maksimum, dlatego robię zdjęcie w RAWie, obrobię je w mobilnym Lightroomie i udostępnię na tablicy na Instagramie. To jak? Sprawdzisz RAWy, czy zostajesz przy JPG? Decyzję podejmiesz sam. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Ci, jak działają RAWy i czy warto z nich korzystać. Jeśli potwierdzasz, to proszę zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij film. Dzięki temu będę wiedział, czy to, co robię, ma sens. Jeśli masz pytania dotyczące RAWów, to śmiało zadaj je w komentarzu lub dołącz do otwartej grupy na Facebooku. Link do niej znajdziesz w opisie filmu. Trzymam kciuki za Twój fotograficzny rozwój. Do zobaczenia!